także od rana, dzisiaj przy wtorku, sprawdzamy, proszę Państwa, nagłośnienie w centrum Warszawy. Czy to Warszawa Centralna, czy to Tarasy? Czy to Warszawa Centralna, czy to Złote Tarasy? Też dotyczy to rechodupstwa. No tutaj, wiecie Państwo, są czasy przedpotopowe. Dosyć temu systemowi, jak obcą dziadule z kopytami w kieszeniach, te pety, papierosy, że nawet dwoma, jak to się mówią, rękami by kopciły te pety. Szybciej, szybciej. Gdzie to biec po takich śmierdzących ulicach, proszę Państwa? Także gdzie to biec po takim smrodzie w Warszawie, w katolickiej Polsce, a stara Europa, stary papież, stary tramwaj, stara wiara, która nie ma nic wspólnego z Biblią. Przypominam, żeby Biblię pojąć, zrozumieć, trzeba bardzo prosić Boga o mądrość, o ducha, żeby odebrać Słowo Boże na takich samych falach, na jakich ona została spisana. A to nie jest proste. Nie wiem, jakie byś szkoły nie pokończył, to ci to nic nie da. Bo Biblia jest Słowem Bożym, która nie jest książką naukową, nie jest wypisana, proszę Państwa, punktowo. Tak jak my opisujemy w naszym radiu, Tok FM Eurokoncita Extra Punctus Plexis. Locha, sobie nie pozrę. Takie lochy to, jak się tak nażrą, to mogą dopiero sobie pokasłać. To są te typowe lochy. A tak jak oni zobaczą Słowo Boże, to śpią. Mysia 3, czy na placu Trzech Krzyży, wszędzie śpią. Tutaj mam na placu Trzech Krzyży parafię świętego Aleksandra, ale oczywiście, że katolicką. I tutaj oni śpią. Czy ksiądz już dobrze mówi, czy źle? To śpią. No nie chcą nic. Locha nie chce nic. Locha chce. Okej. Okay. Podbierają wzorce od Anglii, od Ameryki. Że dzisiaj od rana mówią, możemy pójść. Ja mówię, możecie pójść na mszę. Ja myślę, że nawet od 6 rano tutaj macie już mszę. I do 22 niedzielę i święta u świętej Anny. Wy, polscy katolicy, macie mszę, to że możecie pójść na mszę. I potem jak po tej mszy, albo i się tak nażrecie, nachlecie, możecie kasłać. Z tym, że jeżeli chcemy odebrać Słowo Boże na tych samych falach, częstotliwościach, co Boże, to jeżeli będziesz kaszlała, to sama sobie będziesz podcinała gałązkę, na której siedzisz, moja locha. Także żegnamy plac Trzech Krzyży, proszę Państwa. Żegnamy palmę. Żegnamy palmę. Instytut Japoński, japonistykę. I wjeżdżamy w Książęcą, proszę Państwa, żeby razem z Muzeum Narodowym przy ulicy Lorenca, proszę Państwa, rozkoszować się zielonością Warszawy, ale powietrze jest jednak śmierdzące, zatrute warszawskie, musisz wiedzieć. Kultowe skrzyżowanie. Jedziemy do Bubu. Kultowe skrzyżowanie ulicy Tamki. Także proszę Państwa, żeby ten papież ich, który tu był, kładł nacisk na Pismo Święte, nie na krzyże, nie na drewno, nie na gwoździe, nie na złoto, nie na srebro, bałwochwalstwo, tylko na Słowo Boże, to może prędzej by człowiek coś pojął z Biblii, bo Biblia jest przystępna, jest dla człowieka, ale ludzie bardzo daleko odeszli od Boga, od siebie, od człowieka, gdy się spadło z dziada na gada. Teraz widzicie Państwo, ludzie mają prawo do wszystkiego, ziewają na mszach i nawet nie chcą już swojego papieża.
nie chcą papieża, bo wiecie Państwo, sytuacja się zmienia. Żeby papież stosował się do Biblii i polecał Biblię, zalecał Biblię, to Biblia jest ponadczasowa. Także wiecie Państwo, te 2000 lat kościołów, proszę Państwa, nikogo tutaj nie zbawiły dupki papieskie. U tych wyznawców papieża, ministrantów, co sekunda to jakieś słowo od Barbary Bloch. Kurwa, 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 kurwa. Także wiecie Państwo, no niestety trzeba było walczyć o duchowość i rozumieć Pismo Święte, ale to trzeba w ogóle zacząć je kupić sobie, zacząć coś robić na tych falach, co Pan Bóg. Przecież papież nie jest Bogiem, nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, ani świętym. Święty to Bóg, Izajasza 43 rozdział mówi, świętymi bądźcie, ponieważ ja jestem święty. Boga trzeba naśladować i chcieć i umieć i potrafić tego Boga odebrać na takich samych falach, no w jakich byli, na jakich pisali, na jakich żyli, byli i umarli. Proszę Państwa, prorocy święci Boży, ludzie, którzy natchnieni Duchem Świętym spisali Słowo Boże właśnie pod natchnienie Boże. Pytają katolicy o rzeczy proste. No Polacy to nigdy, Ameryka to jeszcze. A skąd to? Przecież tyle błędów. A to kiedy to było pisane? A przez kogo? Także Jan Paweł II też zawiódł, msze zawiodły. Ludzie nic nie wiedzą ze Słowa Bożego, z Biblii. Są zieloni jak nie wiem. Także z ulicy na Mazowszu nad Wisłą, z Dobrej, pozdrawiamy partię Zielonych. No niewiele tej zieleni tutaj w Polsce jest, bo wiecie Państwo, Polska, a trzeba do Anglo-Ameryki, Białystok jechać. Był tutaj papież, był. Nawet i papież tutaj uważa. No właśnie, zobaczymy jak będą kasłać dzisiaj jego naśladowcy, ministranci, chłopaki, dziewczyny, młódź, która się będzie uczyła i ciemna będzie. Będzie się uczyła i będzie ciemna. Że Polska, a tu nie ma prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, szepty są katolickie, rzymsko-łacińskie od 2000 lat. Złe wibracje.